Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zagadnieniach drobiarskich. Powiem Wam, jakie zagadnienia powinni znać wszyscy drobiarze, osoby, które hodują kury. Takie podstawowe, bardziej zaawansowane, na czym się skupić, na co zwracać uwagę. Także zapraszam do oglądania. No i moi drodzy, pierwszym takim zagadnieniem, żeby nie przedłużać, to jest oczywiście pierzenie u drobiu. Ja wiem, że one się będą powielały. Do każdego z tych zagadnień macie oddzielne filmy, każdy może sobie obejrzeć, ale dzisiaj taka skondensowana wiedza, żebyście wszystko mieli w pigułce. Co to jest, słuchajcie, pierzenie? Ja będę mówił wszystko własnymi słowami, ponieważ tak naprawdę każdą formułkę możecie sobie przeczytać w internecie. Jak to się przekłada, słuchajcie, na praktykę? Dzisiaj właśnie o tym trochę. Jeżeli chodzi o pierzenie u drobiu, to jest taki okres, kiedy kurka mniej więcej po pierwszym roku od pierwszej, słuchajcie, nieśności, czyli od 21-22 tygodnia, przestaje się nagle nieść. Oczywiście nie uwzględniamy momentów, kiedy kury się słabo niosą, bo na przykład nie macie odpowiednich warunków do tego, żeby one się niosły dobrze. Więc jeżeli kurki wasze po tym roku od pierwszej nieśności widzicie, że wypadają pióra, to jest właśnie ten syndrom pierzenia się, najczęściej one wypadają, niekoniecznie, słuchajcie, bo też dużo ludzi mówi, że one wypadają ze strony właśnie głowy, albo drudzy mówią, że ze strony ogona. Nie ma to do końca tutaj różnicy. Oczywiście przyjęło się, że faktycznie jeżeli wypadają od strony ogona, to jest pierzenie, a jeżeli wypadają od strony głowy, to raczej kury są na coś chore, ale tutaj jednoznacznie bym tego nie stwierdził. Po prostu mniej więcej po pierwszym roku kurki przestają się nieść, czasami ten okres trwa miesiąc, czasami ten okres trwa do 3 miesięcy, czasami trwa krócej. W zależności nie da się dokładnie tego określić, wszystko zależy od warunków, od kury, od genetyki i tak dalej. Jeżeli chodzi o tą nieśność, to oczywiście, słuchajcie, można zaniechać tego pierzenia, można to zrobić w taki sposób, żeby po prostu przede wszystkim no, jeżeli chcemy, możemy przedłużać kurom dzień świetlny, co będzie powodowało, że kury się szybciej wyeksploatują, ale przez to kury będą się dłużej niosły. Nie jest to wskazane, ale można coś takiego zrobić. To jest pierwsze zagadnienie, jeżeli chodzi o pierzenie, to musicie wiedzieć, słuchajcie, że takie zjawisko występuje. Dlatego warto jest kupować kury w dwóch sortach, jedne na przykład w maju, a drugie w sierpniu, po to, że jeżeli jedne przestaną się nieść, to drugie zaczną. Też to pierzenie nie będzie od razu występowało wszystkich kur, nawet jak kupicie je w tym samym tygodniu. Jedna będzie się szybciej pierzyła, druga będzie się pierzyła wolniej. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o kanibalizm u drobiu, bo to też na pewno jest ciekawe zagadnienie, mówimy tutaj o momencie, kiedy kury po prostu dziobią siebie do krwi, a czasami nawet do śmierci. Jest, słuchajcie, dużo możliwości uniknięcia tego. Przede wszystkim musimy dbać o profilaktykę, musimy kurom zapewnić dużo przestrzeni, mało stresu, odpowiednie oświetlenie, odpowiedni rodzaj i wartości pokarmowe i przez to możemy uniknąć tego kanibalizmu. Najpierw jest to pterofagia, słuchajcie, czyli wydziobywanie piór, to też jest ważne zagadnienie i z pterofagii, jeżeli nie będziemy reagować, może się to przeradzić właśnie w kanibalizm. Najczęściej dzieje się to, tak jak mówiłem, albo przez duży poziom stresu, przez nieodpowiednie karmienie drobiu lub ewentualnie właśnie przez to, że kury mają mało miejsca, są w ścisku i się denerwują i siebie nawzajem dziobią. To są trzy zagadnienia takie główne. Słuchajcie, teraz kolejne zagadnienie bardzo ważne. To jest oczywiście nieśność u drobiu i tutaj mówimy o kurkach nioskach, czyli kurkach na jajka bezpośrednio. I takie kurki, słuchajcie, niosą się od 21-22 tygodnia. Trzeba o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o kolejne zagadnienie dotyczące ras drobiu, słuchajcie, i tak zwanej kolibakteriozy, czy mykoplazmozy, chorób, czy to bakteryjnych, czy chorób wirusowych u drobiu, musimy przede wszystkim pamiętać o profilaktyce. Bardzo trudno, słuchajcie, będzie nam do końca stwierdzić, na co chora jest nasza kura, jeżeli nie jesteśmy specjalistami, dlatego warto pamiętać, jak, co robić i jak reagować. No przede wszystkim taką kurę musimy odseparować, musimy jej zapewnić odpowiednią przestrzeń, pokarm, wodę, ciepło, oświetlenie, żeby czuła się w miarę dobrze, żebyśmy my przynajmniej wiedzieli, że te podstawowe warunki są spełnione. Po tym, jeżeli już to, słuchajcie, mamy zapewnione, no to kolejna kwestia to jest podawanie witamin profilaktycznie, żeby ta kura się wyleczyła. Oczywiście przychodzimy od czasu do czasu do kurnika, sprawdzamy, jak ona się czuje. No i jeżeli wszystko się poprawia, to dobrze. Natomiast jeżeli się nie poprawia, no to decyzja jest taka, że albo zostawiamy tą kurę, albo dzwonimy do weterynarza i on najprawdopodobniej przepisze jakiś antybiotyk. Na takim zaawansowanym poziomie, kiedy już kury są naprawdę, słuchajcie, chore, nie reagują na zmysły albo nie pobierają pokarmu, to najprawdopodobniej nawet już i ten antybiotyk nie pomoże. Zapłacicie dużo pieniędzy, a nic wam to nie da. Niestety tak to działa, jeżeli chodzi o drób, dlatego warto jest, słuchajcie, przede wszystkim zapobiegać wcześniej niż później leczyć. Kolejne zagadnienie to jest oczywiście dobrostan u zwierząt i tutaj mówimy, słuchajcie, o odpowiednich warunkach do życia. To znaczy kurom codziennie trzeba dostarczać odpowiedni pokarm w odpowiednich wartościach odżywczych, minerałów, składników, no i oczywiście wybieg musi być odpowiedni. Oprócz tego kury muszą mieć
jak najmniejszy poziom stresu, no i czystość. Głównie w dobrostanie chodzi o czystość, kiedy musimy pamiętać, żeby poidło i karmidło myć codziennie, pokarm wymieniać i wodę codziennie, no i oczywiście co 2-3 tygodnie wymieniać ściółkę pod grzędą i w gniazdach. Raz na pół roku profilaktycznie warto jest wszystko z kurnika, że tak powiem, wyrzucić i po prostu cały ten kurnik wywapniować jakimś specjalnym środkiem, żeby tam różne drobne ustroje, grzyby, bakterie, wirusy się większe nie tworzyły. To jeżeli chodzi, słuchajcie, o dobrostan. Z takich zagadnień, które wy powinniście wiedzieć jako hodowcy, to są, słuchajcie, podstawy i to wam powinno wystarczyć. Natomiast na co jeszcze warto zwrócić uwagę? To dwie takie najważniejsze kwestie. Po pierwsze to jest zakup drobiu i po drugie to jest oczywiście nieśność i utrzymanie tych kur. No żeby mieć kury, to oczywiście musi mieć kurnik, poidło, karmidło, każdy o tym wie. Dostęp do pokarmu dla drobiu, jakiś tam kawałek wybiegu, żeby te kurki miały. No i to są takie podstawy. Oprócz tego pamiętajcie, że na nieśność składa się przede wszystkim odpowiedni rodzaj pokarmu w odpowiednich ilościach. Oprócz tego ten poziom stresu, o którym już wspominałem, żeby był on jak najmniejszy. Oprócz tego musimy pamiętać o odpowiedniej temperaturze i oświetleniu. Jeżeli to jest zachowane, a nasze kury się nie niosą, to najprawdopodobniej albo się pierzą, albo są po prostu chore. Innej możliwości nie ma. Nie ma żadnych złotych recept, jeżeli chodzi o nieśność i o tym, słuchajcie, musicie pamiętać. Musicie pamiętać o tym, kiedy kupujecie, idziecie zakupić kury, wiedzieć jak kury wybierać, żeby nie kupić kur starych, żeby nie kupić kur chorych. Przede wszystkim to wszystko macie u mnie na kanale, możecie sobie obejrzeć, zobaczyć, że kura młoda nie powinna mieć żadnych zgrubień na skokach, czyli na tych nogach, nie powinna mieć wydziobanych piór, powinna normalnie reagować na zmysły, powinna normalnie się poruszać, oddychać i tak dalej, ale to wszystko macie tam na kanale, sobie to możecie zweryfikować, sprawdzić. Jest to podstawa, jeżeli to wszystko, o czym tutaj powiedziałem, macie, to tak naprawdę wiecie o tym, to tak naprawdę nic większego nie powinno was zaskoczyć. Oczywiście jest tych zagadnień dużo więcej. Nie na darmo nagraliśmy na kanale około już 1000 filmów, jeżeli chodzi o sam drób. Natomiast generalnie, jeżeli już macie tylko te podstawowe zagadnienia, o nich pamiętacie, to wierzcie mi, że i tak jesteście mnóstwo kroków do przodu od osób, które w ogóle dopiero swoją przygodę z drobiem zaczynają, albo nawet mają drób wiele lat, ale się tym nigdy nie interesowali. Warto to wiedzieć, słuchajcie, z dwóch powodów. Po pierwsze, wy będziecie zadowoleni, bo macie kurki, które dobrze się niosą i są zdrowe. Po drugie, drób będzie zadowolony, a przede wszystkim kury nie będą wam chorowały, jeżeli będziecie o tym wszystkim pamiętać. Więc to jeżeli chodzi o ważniejsze informacje. Jeżeli macie możliwość, tak jak u mnie na przykład tutaj wybieg wygląda tak jak wygląda, dlatego puszczamy kury tam na trawę. Jeżeli macie możliwość, warto jest, słuchajcie, teraz szczególnie latem, żeby kury złapały trochę witaminek, wypuścić je gdzieś tam właśnie na trawkę, gdzieś tam na wybieg. Jeżeli macie taką możliwość, warto jest to zrobić nawet na 10-15 minut dziennie. Okej, także nie przedłużam. Dzięki wielkie, prośba tylko o tą łapeczkę w górę i subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.